jasno i bezpiecznie. Piesi po zmroku nie muszą już przechodzić z duszą na ramieniu przez takie jak to przejście dla pieszych. Z kolei kierowcy, widząc jaśniejsze miejsce przy drodze, jadą ostrożniej. Obopólna korzyść. Zanim jednak światło nad 9 przejściami dla pieszych przy Kobierzyńskiej zabłysnęło, trzeba było wykonać sporo pracy. Każde takie doświetlenie najpierw należy zaprojektować. Później trzeba włożyć całkiem sporo pracy w doprowadzenie zasilania do latarni. Czasami, tak jak w tym wypadku, konieczne jest przewiercenie się przez całą szerokość jezdni. Dopiero w finale można stawiać słup z energooszczędną LED-ową oprawą świetlną. Przy okazji dużego remontu nakładkowego na ulicy Kobierzyńskiej ZDMK doświetliło 9 przejść dla pieszych. Na tym nie koniec. Równolegle trwa montaż dodatkowych latarni przy ponad 60 innych przejściach dla pieszych. Wszystko to w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na krakowskich przejściach dla pieszych.